Halo, halo, witam wszystkich, jestem Marcisow, jesteście... ponieważ dzisiaj jest coś, co mógłbym nazwać takim interludium, to przypominam, jest dzisiaj film luźniejszy, z takiego powodu, że skończyło się Grim Fandango i w ostatnim odcinku macie ankietkę. Zapraszam do wypełnienia, wtedy będzie giereczka, którą wybierzecie. Zazwyczaj tak się dzieje. Statystycznie większość ludzi, którzy wybierają, to tak właśnie mają. Ta większa połowa. No. Fate Grand Order. Dlaczego? Bo tak. Bo nie wiedziałem, co robić, to stwierdziłem, ej, kończy się w sumie ten... ta kampania na 7 milionów dowlądów. Mówiłem w Kaldejskim Ekspresie, że 10 albo ileś. Dlaczego tak powiedziałem? Dlatego, że na japońskim serwerze mieli 10 milionów. Ale pamiętajcie, że japoński serwer był od 2015. Jest bardziej znany, jest bardziej aktualny. I ludzie grają w gacze zazwyczaj, żeby mieć gierkę do zbierania waifu, nie dla fabuły. Dlatego mają w dupie to, że nie jest po angielsku i nic z tego nie rozumieją. Oni chcą tylko skaczące... No właśnie, po ekranie. No. I z okazji tego, że jest właśnie event, to jest memlin do zebrania. Nie chciałem, bardzo nie chciałem, bo moje szczęście ostatnimi miesiącami wygląda jak gówno, a jest też Kleopatra, ale Kleopatra hashtag nikogo. Znaczy, to jest bardzo spoko asasyn. Vlad III też jest spoko, mówiłem o nim na filmie z serwantów, które warto by wziąć z darmowego bileciku. Czekajcie, czy ja mogę coś z tym zrobić, bo widzę, że mam strasznie krzywo ułożony... Chyba gówno z tym zrobię, mogę co najwyżej to lekko obniżyć. Chyba, że jakoś tak? Jakoś... Przesunę się lekko do ekranu, żeby widzieć. Zepsułem magię kina teraz. Teraz wiecie, że to nie jest prawdziwy telefon przyłożony do kamery. Dobra, nie ruszam. No. Tak, moje szczęście wygląda jak gówno, ale stwierdziłem ostatni dzień. I tutaj są naprawdę bardzo dobre wybory, może poza zwykłą Artorią, która w tym momencie jest... cierpi na problem laski z plakatu. Jeżeli gracie w gry gacha, to wiecie, że jest coś takiego jak właśnie syndrom laski z plakatu. Możecie to zaobserwować chociażby w takim Girls Frontline. Po naszemu dziewczynki linia frontu, gdzie na ikonce macie Kar98K, która jest najgorszą postacią w grze, ale nie przeszkadza to jej być na plakacie i na menu głównym, na wczytywaniu. No. Artoria się zrobi dobra w przyszłym roku. Dlaczego? Ponieważ jej drugi skill, czyli Instynkt, który daje 10 gwiazdek około, dostanie buffa. Zmieni się z Instynktu właśnie w Avalon, czyli fabularnie ten jej pochwę miecza Excalibura, który, uwaga, według legend to właśnie Avalon jest... się tak nazywało, nieważne. Właśnie pochwa miecza jest tym magicznym przedmiotem. Ona czyni noszącego niepokonanym. Tak przynajmniej było w legendzie powiedziane. No i co to da? Baterie na Noble Phantasm, czyli ładowanie Noble Phantasma. Tak, takie coś jak ma Mordred, tyle że zamiast obrony dodatkowo będzie dawać gwiazdki. Spoko rzecz. W sumie będzie prawie tym samym co Mordred. Nawet czymś lepszym. No tak odrobinkę lepszym. Biedny Mordred. No jest też Artoria Lancer,
To jest bardzo dobry lancer do farmienia. Z tyłu też jest Artoria Lancer Alter. Też bardzo dobry lancer do farmienia. I Saber Alter, która ma najwyższy atak w grze. No nie najwyższy atak, tylko największy modyfikator do obrażeń na Noble Fantazmie. Z jakiegoś powodu, bo fabuła. Dobra, zróbmy może coś takiego, co się nazywa... Jak to nazwać? Rytuałem Marcisława. Dlaczego? Bo takie coś sobie kiedyś wymyśliłem i stwierdziłem, fajne jest. Robię dwie pojedyncze rolki i jedną dziesiątkę. I zapętlam. Czy to mi coś dało? Kwestionowalne. Czy to coś daje? Kwestionowalne. Zróbmy. Ładowanie nic nie oznacza, gdyż ładowanie w tym momencie będzie na wszystkim. Bo grę musiałem przenieść sobie na komputer. Z racji tego, że nie mogę tego nagrać z telefonu. Niestety. Bo mam cholernego Xiaomca. A na Xiaomcach taka opcja jest, jak nagrywanie z telefonu na kompa. Coś w rodzaju Elgato. Tyle, że do modelu Redmi 4 w dół. Bo ta ich aplikacja nie jest wspierana od 2015 roku. Drugi pojedynczy. A teraz szybciej poszło. To nic kompletnie nie oznacza. Czekajcie. Zapomniałem jednej ważnej rzeczy. Poza tym, że latają wokół mnie dwie muchy i to bardzo denerwuje, to załóżmy okulary do patrzenia na bullshit. Bo bez tego ani rusz. Czas na pełną rolkę, lecimy! Jazda z pieniądzami, nie będziecie widzieć, jak płaczę. Jakby tutaj jakaś woda była, to pamiętajcie, deszcz pada. Co za okropny dzień na deszcz. Salter? O, Salter! Nie mogę mówić, że z tego eventu nic nie mam. W sumie to nie jest event. Nie do końca event. Romę bym musiał w sumie wylevelować kiedyś. Imaginary Around. Ej! 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 Ej, 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 ej! Ta rolka jest świetna! Już ta rolka jest o wiele lepsza niż wszystkie moje poprzednie. Dotychczas. Na pewno nie jest to minimalna. Minimalna jest wtedy, kiedy macie jednego trzygwiazdkowego serwanta i jedno czterogwiazdkowe CE, bo w dziesiątce to jest minimalnie, co możecie dostać. Macie napisane, że macie gwarantowanego trzygwiazdkowego serwanta i czterogwiazdkową kartę. Nie jest powiedziane, jaką kartę. Swoją drogą, to jest Matka Polka, możecie sobie poczytać, nie pamiętam, jak się nazywała. Możecie ją kojarzyć z anime Fate Zero. To ta karta jest bardzo przydatna swoją drogą, polecam ją posiadać. Ją i jej droższą wersję, czyli Kaleidoskop. Ej! Co to za boskie role?
Swoją drogą, Salter, ostatnio jak przyniosłem chipsy, to nie chciała przyjść. Myślałem, że powie I ask you, are you my master? W sumie, czy normalna Saber to mówi? Warto by było się dowiedzieć. Okej. No to co? To lecimy dalej, ale to jest bardzo fajna rolka. Dwie czterogwiazdkowe CE, poza tym, że obie już mam wymaksowane, to nadal jest czterogwiazdkowe CE. To jest... Znaczy, no, jedno jest gwarantowane. Dwa to jest fajnie. Czterogwiazdkowa postać to jest bardzo przydatna rzecz. Zwłaszcza, że to jest Saber Alter. Chyba jedyna Saber na japońskim serwerze, która jeszcze nie dostała buffa? Taka ciekawostka. Ej, wiem dlaczego przyszła. Bo okularki. A to co ona ma na oczach, to jeżeli to nie są okularki, to ja nie wiem co to jest. Ej. Jakby takie okularki były, ja bym takie sobie kupił. Tak serio, serio. A dla ludzi, którzy grali w Shinjuku, tak, przeszli rozdział Shinjuku, to powiem, że nie dostaniecie kostiumu z Saber Alter z Shinjuku. Przynajmniej nie przez najbliższe 2 lata, bo Japończycy go też jeszcze nie mają. Ale w przyszłym roku, gdzieś koło marca, powinniśmy dostać kostium do Joanny Dark, ten z Shinjuku. Dobra, kim ja bym był, gdybym nie leciał dalej? Kolejny rytuał. Mógłbym, nie wiem, zatańczyć alterę. Ale to mi chyba bardziej pecha przynosi. Kiedy w grę wchodzą liczby losowe, to ludzki umysł potrafi niezłe głupoty tworzyć. To tak bardzo, jak sobie pomyślicie o sztuczkach hazardowych, może nie o samym oszukiwaniu, ale o takich bardziej sztuczkach hazardowych, o różnych systemach i całej reszcie takiego barachła, to ludzki umysł potrafi tworzyć różne dziwne rzeczy. Dobra, ostatni roll i te 5 kwarców ja sobie zachowuję, bo nie wiem czy wiecie, ale w tym miesiącu jeszcze powinniśmy dostać event z okazji tego, że Parvati wejdzie. Czyli, no... Nie potrafię się skupić przez te 3 muchy, które wokół mnie latają. Czyli event, w którym wejdzie Parvati, która jest, no, praktycznie Sakurą. Będzie AoE Lancer. Z całkiem fajnym damage'em. Ja bym ją nawet chciał mieć, chociaż bardziej mnie obchodzi w tamtym evencie to, że Cursed Arm Hassan dostanie nowe animacje. Całkiem ładne animacje. O. A potem będzie Shimosa. A Shimosa, moi drodzy, to już będzie zabawa, tam oba banerki są ważne. W pierwszym banerku będzie chociażby Musashi, znowu. Albo raczej w końcu, bo... To, co tam było na początku roku, to tam ciota i ten. Teraz może zdejmę okularki. Ej, a to mam wymaksowane. Dopiero co. Co tak się długo zatrzymało? Okej, dobra, ja już jestem wygrany. Już więcej nie roluję, mam wszystko czego chciałem. Potrzebowałem właśnie Lancera, który by mi farmił. Bo Elżbieta Batory ma strasznie niski damage. Ona jest bardziej do supportu. Teraz jest świetnie. No. Chciałem sobie pluć we brodę, której nie mam.
że wziąłem sobie z biletu Lishuena, bo wiecie, bo starszy pan, cool starszy pan w średnim wieku, to jeden z moich fetyszy ulubionych. Tak. Mam dwa rodzaje postaci, które bardzo lubię. To są cool panowie w średnim wieku oraz asteccy bogowie fitnessu. Jak widzę takie postaci, to wiem, że to co oglądam, gram bądź cokolwiek, bądź konsumuję, bo kulturę się konsumuje, to jest dobre. Swoją drogą, jakiś czas temu palnąłem taką głupotę, że Lancer Artoria Alter jest takim fanfikiem do normalnej Artorii Lancer. To nie jest prawda. Powiedziałbym nawet więcej. Ta Artoria jest tą kanoniczną. Dlaczego? Ponieważ Lancer Artoria Alter to król dzikiego gonu z saskich legend. Tak. Nie pamiętam czy saskich, ale no właśnie według podań dziki gon leci przez nieboskłon zwiastując nie pamiętam co. Idąc logiką z Wiedźmin, idąc tym, co było we Wiedźminie, zwiastując wojnę czy tam klęski, a przywódcą tego gonu lecącym na czele jest właśnie król Artur. Więc to jest wersja legitna. To wersja z. Wersja normalna, pięciogwiazdkowa, która jest w tym evencie, jest trochę mniej legitna, ale no nadal. To jest po prostu król Artur, który wymienił sobie Excalibur na Rongo Miniat. A i swoją drogą, zapominam zawsze, albo inaczej, nie potrafię sobie tego przyswoić, że Artorie Lancer, no Artorie Lancer, czyli te bardziej dojrzałe, też gra Kawasumi Ayako. Nie mam pojęcia dlaczego, jakoś to do mnie nie dociera. Ale dobra, w tym momencie oto pokonaliśmy bogów gaczy, pomogli nam w tym asteccy bogowie fitnessu i katalizator w postaci okularków. No więc tak. Mam nadzieję, że wam się podobało. Będzie wszystko? Tak. Nic tu więcej nie zrobię. No nic tu więcej nie zrobię. A przy okazji, taka jedna ciekawostka. Taki, o, złapałem muchę. Taka bardziej gierka słowna. Artoria Lancer jest jedynym lancerem w grze. Dlaczego? Ponieważ jeździ na koniu i używa lansy. I z tą myślą was, moi drodzy, zostawię. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie lajka, jeżeli tak. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Kochane dzieci Boże, zagłosujcie w ankietce pod Grim Fandango. Siema. これがレクイエムだ。